Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld z dodatkiem Anomalii. Wszyscy mają duże ryzyko załamania. Zobaczmy w ogóle... Znaczy, przede wszystkim ja się jeszcze tak zastanawiam nad jedną rzeczą. O, zdolności, tu są proces sąd... Aha, dobra, dowództwo bojowe, to są te od tych ról, które oni mają. Jaki my sobie właściwie tu cel postawimy? Bo tak na razie coś robię i... No gram. Troszkę mi się przypomina jeden polski film. No i tyle w zasadzie, nie? Nie mam jakiegoś takiego wielkiego celu w Mordzie. Bardzo powoli idzie rozbudowa wszystkiego i tak dalej, no bo wiadomo, 3 dla trzech postaci to jest jak jest. No więc dobra, co tu jest? Pozbawienie rekreacji. Nudne. Brak życia na haju. Nie wypada być tak długo trzeźwym. Brak to brak życia na haju. A wy nie macie tych zioła? Nie macie, no tak. Bo ktoś tu, szlugu. Kto jest naszym kucharzem? Ja sobie muszę przypomnieć, bo nigdy nie pamiętam. Poeta oczywiście. Ten, który jest najbardziej w tym momencie... Ale w sumie ziółko, który śpi aktualnie, mógłby wykraftować troszkę fajek. Tak naprawdę. Oho, poeta się ukrył w pokoju. Pytanie, co można by jeszcze zrobić, jeśli chodzi o rekreację? No bo mają stół bilardowy, mają szachy, mają takie coś. My nic więcej z rekreacji nie mamy. Różne, obrona, gdzie to jest? Temperatura, bajotek, tu mamy. To mamy stół, jeszcze stół bilardowy, nie. Jeszcze stół do pokera można by zrobić. Tylko nie mamy tkaniny. Chyba, że można z czegoś innego. Z drewna. Można by jeszcze takie coś zrobić, stół do pokera na przykład gdzieś, a no właśnie, no, tylko trzeba by tu rozszerzyć troszkę nasze miejsce. W sumie dwóch takich nie potrzebujemy, więc tu by się zmieścił stół do pokera jeszcze. To by można było zamontuj, nie wiem, gdzieś tam. To możesz zamontować gdzieś tu w rogu, żeby nie przeszkadzało. My gdzieś możemy zrobić jakieś takie rzeczy jak... No bo tkaniny z czego się robiło? Kurczę, mi się już zaczynają gry mieszać różnego rodzaju. Rób jointa. Nie wiem, czy tkaniny możemy gdzieś wytwarzać. Czy my mamy taką możliwość? Miejsce rzemieślnicze jest, stół, kuchenka, piec, stół krawiecki, stół badawczy, stół rzeźbiarski, krematorium. No my nie mamy czegoś takiego, chyba żeby tutaj zobaczyć, produkcja dywanów. Nie wiem, jak się to mogło nazywać, dlatego tak na razie patrzę. No, fortepian, harfa, coś tam. Sterylne materiały, może to jest to. Sterylne płytki, to by się przydało do kuchni, no, ale nie wszystko naraz. Kolorowe światła, hydroponika, bla, 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 broń. No, tutaj to by było już... Dywany. Nie wiem, z czego się robiło tą. Włosak diabelski. Co to jest w ogóle? Hodować. Mikrowłókna. Ale to chyba nie to. Produkcja dywanów, nie? Strój szlachecki, nie? Używki.
No nie bardzo, widzę. Dobra, ziółko. Wiem, że chciałeś coś pograć, ale zrób parę jointów. No. A i dajmy szybciej, bo wiadomo. Szlugu, co robisz? Wycinasz sadzonkę zioła. Naprawdę musisz wycinać sadzonkę zioła tutaj? Musisz. No to tak rób. W ogóle trzeba by to wszystko ponaprawiać, bo jest masakra. Ktoś tu w ogóle poćwiczył ciebie już? Nie. A kto jest treserem? Poeta, no oczywiście. Ile gościu jeszcze masz być z nami? Za 6, 8, 7 dni. Łez. Poeta, ty będziesz długo tutaj ukryty? Czy może w końcu przestaniesz świrować? A jak tam ten monolit cały? 29%. Oj, przydało mi się troszkę dodatkowych ziomali. Serum. Metal krwi. Nie no, jointów to mamy mnóstwo. To czemu nie palicie jointów? Dobra, wystarczy. Zestetuj sobie wszystko. Niski stan żywności. No co ty nie powiesz? Bo oczywiście nasz kucharz, to ziółko, ty musisz gotować. Jak to potrzebny materiał? Halo? Zaraz tu urośnie wszystko, więc będzie ok. Tak, świnkę wziąłeś akurat. Ja myślałem, że słonia zrobisz. Dobrze. Zamiast grać w plotkowy, może poeta może gotować już niedługo. Dobra, ja muszę zrobić krótką przerwę. Okej. Drobna przerwa, ale już wracam. Niski stan żywności. Miałeś gotować coś, nie? Jesteś na chodzie, to gotuj. Szlugu, co robisz? Aha, konwertujesz Dona. Nie wiem po co, ale... Dobra, Don już prawie będzie przekonwertowany. Nie możemy go Nie, został już przekonwertowany. Docelowa ideologia. Ziółko, czy ty w ogóle... A dobra, gotujesz, tylko wolno strasznie gotujesz. Ja się boję, że ty będziesz miał... No... Nie za dobrej jakości, bo ty masz niestety ziółko... Średnia 2. No właśnie. Czyli to nie jest za dobrze. Dobra, ty się zresetuj. A poeta może zacząć gotować. Znowu będziesz konwertował Dona? Jest! Poeta pomyślnie odwrócił Dona. No i dobrze.
szlugu. A, tu misz, okej. Wiem, że ta ambrozja jeszcze gdzieś tam nam rosła, ale nie, to się chyba nie da jej przesiać. Znaczy... dać się da. Tu gdzieś ambrozja jest. Krzew ambrozji, wytnij. Dojrzałość, no właśnie, będzie można tu zbierać. Wydaje mi się, że dałoby się tylko opcje ustawienia modyfikacji Twix Galore. Tutaj chyba było, że tak powiem, tylko ja już nie pamiętam w tym momencie, gdzie dokładnie ważenie liści, jobs, glowing ambrosia, gives ambrosia a slight glow around it, making natural sprawnik easier to ma. A to można włączyć. Będzie, że tak powiem, będzie można, że tak powiem, widzieć, gdzie to jest. I tu jest growable ambrosia, więc można w tym momencie to robić. No, możemy sobie to włączyć. To jest taka drobna zmiana. Tylko nie wiem, czy po restartu nie jest wymagany, żeby takie coś robić, bo na razie nie świeci się ta ambrozja. Ale pytanie, czy ja na przykład mógłbym tutaj włączyć sadzonkę ambrozji? Nie. Prawdopodobnie muszę dopiero przerestartować tutaj, więc jeszcze jest czas. Znaczy jeszcze teraz nie zrobimy tego, tylko dopiero w następnym ewentualnie odcinku. Zrobić kopię tego. I tak mamy dużo różnych rzeczy. To nie jest jakby pilne. Poeta, gotujesz? Nie. Idziesz na spacer. Ile mamy żarcia? 18. A, dobra. Nie jest tak źle. Tego bym chciał dokończyć. Chodnik z wapienia. A ile mamy wapienia? Bloki wapienia mamy trochę. Tu się robi... kurka. Nie mogę zakliknąć. Tu są granity. Tu jest wapień. Drewna w ogóle nam brakuje. Więc ja nie wiem, czy na przykład tego... Abilities. A, już zacząłeś to robić. No właśnie o tym miałem mówić. Że byłoby dobrze, żeby troszkę pościnać drzew też. To dzięki temu będziemy mogli dokończyć pewne rzeczy. Tu będą dzięki temu szybciej chodzić. Znaczy docelowo to ja bym chciał w ogóle jakoś to tak dużo lepiej ogarnąć. To w ogóle można byłoby zamontować w ten sposób. Bo będzie można wtedy tu ścianę zrobić i takie drobne pomieszczenie. Zadaszyć to na przykład. O właśnie. I tu będzie tataszone coś. To w ogóle trzeba by przenieść. Bo zgnije. A, no dobra, sam wziął. Bardzo dobrze. Dobra, ziółko ponaprawia wszystko. To trzeba wydobyć, żeby nie było ten. W zasadzie mogłem tutaj zwiększyć to. Byłyby większe te pomieszczenia. Drewniane, bo drewniane, ale... Nawet można by to inaczej zrobić. Anuluj. To
granit to wydobędziemy, stwórz kopię. Nie wiem, czy bym tutaj nie zrobił czegoś takiego, żeby to przenieść jednak w inne miejsce. Zamontuj na przykład tu. Aha, stwórz kopię. Stołek z piaskowca? Nie, normalny stołek. Tak, proszę zrobić. To je tak gotujesz. Lugu, co robisz? Przenosisz ryż. Ty nie możesz górnikować. Dobra, ty musisz jeszcze nakarmić gościa. Szlugu, czy ty nie możesz tego przenieść po prostu? Weź ten granit stąd wydobądź. Zetnij drzewa. Tu są jakieś drzewa do ścięcia, tutaj są drzewa do ścięcia. Tu możecie ściąć trochę drzew. O właśnie. Żebyśmy mieli... Drewniane się najszybciej robi. No, a te pomieszczenia mogą być drewniane. Ja... Instrukcje rolnicze? No niekoniecznie. O właśnie. I to możemy zrobić stwórz kopię. Aha, tylko się nie zamuruj, gościu. Ziółko. Wtedy to będzie można rozebrać. No właśnie. Żarcia to mamy na razie. Wszystko jest gites. Poeta coś tam nosi. Tutaj właśnie tędy przechodzą i tu jest problem. Więc nie wiem, czy też nie zrobić tak, że to na przykład stwórz kopię, czy nie przedłużyć tu tego... tej zagrody. Coś takiego zrobić. To można w ogóle rozebrać. Dlatego, że tu będzie można zrobić po prostu ścieżkę. Bo oni bardzo dużo czasu tu tracą. Słonia zamurowałeś! Kurka blaszka! Zamurowany słoń. To będzie tytuł odcinka. Dobra. Rozbierz. To później się rozbierze. Na razie może tak zostać. Słonia żeś zamurował. Ej! Może rozbierz to, żeby słoń mógł tutaj... A! Tego światło. Wall lamp. Zamontuj. Teraz gdzie? Tu zamontuj. Dobra. Słoń już może wyjść. Mam nadzieję. Zrób tak. Będzie większy pokój po prostu. Mam nadzieję, że on będzie w stanie wyjść stąd, tędy. Aha, teraz ty będziesz tu umił. Jak to wymaga więcej przestrzeni?
kurde, tego. Jak stłumisz obelisk, to to przenieś tutaj. No tak, bo tego za bardzo tu przesunąłem. I nie mogą sobie tu stanąć. Muszą mieć wokół bilardu wolne miejsce. No dobra. Szlugu, co robisz? Zanim będziesz to zbierać. Aha, ty nie możesz tego przenosić. Dobra. Weź to posprzątaj, a ziółko weź to. Przenieś. Kiełkowanie strą o guaranien. Strąg gotowy do zbioru. Zbierz plony. Szlugu. Weź to najpierw pozbieraj. Pięknie. Czy słoń może stąd wyjść? Może, wychodzi. To można rozebrać. To jest chodnik zwapienia. Chodnik nie z piaskowca, tylko zwapienia, którego mamy oczywiście bardzo mało, bo jak żeby inaczej. No ale cóż, ziółko śpi, szlugo zbierasz drzemo, poeta się roz... skóra ze słonia będziesz przenosił. A czy ty możesz wycinać tutaj te odłamki? Żeby trochę wapienia jednak tutaj zrobić. Dobra, to można też rozebrać. Bo zrobimy tak po prostu. Będzie jedno wejście, tu będzie troszkę mniej, ale tu za to będzie miał więcej wybiegu. No daleko mamy do noszenia tych kamiennych, tych wapiennych tych, więc... No trudno. Musielibyśmy na priorytecie postawić na przykład teraz przenoszenie tego wszystkiego. Poeta na razie może to robić. Dopóki nie będziemy mieć więcej tych kamiennych bloków. Na razie mamy ich 42. Dobra, i teraz możecie rozebrać to. Ziółko, najpierw może rozbierz te rzeczy.
A nie, nie tego miałem rozbierać. Tego miałem rozbierać. Dobra. Gdzie ty jesteś? Weź to mi rozbierz wszystko tu. Nie dam ci spokoju. Chodnik zwapienia. I tu można będzie zrobić chodnik zwapienia. Też. O właśnie. Będą mieć taką, powiedzmy, tu ścieżkę w to miejsce, bo tu bardzo dużo chodzą, więc zakładam, że to dzięki temu będzie szybciej. A, bo ty cały czas wycinasz te kamienne bloki. Dobra, ostatniego wycina i wystarczy. Chociaż na razie masz dobry humor, więc możesz wycinać. Teraz jeszcze bym zobaczył wskaźnik zagrody. Żywność. 1,068, 2,71. Spokojnie. To jest duża zagroda. Nie wiem, czy bym tu nie zrobił kopii. Wiem, że mamy mało żelaza, no ale... Rozbierz. Właśnie nie wiem, czy bym nie włączył jeszcze jednej rzeczy. Opcję. Tylki galor. Tu było gdzieś, że można dekonstruować po prostu pewne rzeczy. Full deconstruction. To akurat może nie, ale... Resources. To było chyba w resources. Metal doesn't burn, no mineable components. Strong steel? Nie. Research project. Tech level and counter. To można by włączyć. Power. Mechanoids, nie. Jobs. Incidents nie, rate, dynamic population, gdzieś to było, useful grass, orbital, chyba że to nie był ten mod. Hill root. Don't fall the... Nie wiem, czy to było, ale chyba nie. Destroy anything. O właśnie. To chyba było to. Tylko nie wiem, czy to w tym momencie nie wymaga restartu. No, to wymaga restartu, więc sobie to zobaczymy w następnym odcinku może. Czy to będzie zadziałało? Czy to zadziała? Ziółko, co robisz? A, będziesz... Co? Zaćmienie. No, czyli nie będziemy mieć prądu z tych... z paneli. Tu nie jest tak źle. Szlugu, co robisz? Grasz w szachy, poeta, śpisz. Długo to zaćmienie ma trwać? 2 godziny. Pii. Tu się coś pali. Naprawdę natychmiast zaczynają atakować. Ok. Krótki łuk. Krótki łuk. Dobra, ziółko. Sorry, będziesz później tłumił obelisk. Szlugu. A poeta na razie niech tam siedzi.
Nie, powinniście się wymienić w zasadzie. Nie tak. Ty w drzwiach, ty tutaj. Gdzie oni są? Naprawdę? Nie pójdziecie tu? Pójdziecie tu. Tylko dajcie wolniej, kurde. Łoż, kurde, zapomniałem, że on ma taki... Kurde, no, poharatali go. Lanca wstrząsu można by zrobić. Nie na prawej, udaj się tutaj. Poeta, wiesz co? Dobra, ten już nie żyje. O kurde, w głowę dostałeś. Z łuku. Dobra, załatwieni. Zwolnij. Zwolnij. To jest co? Dopuść. Dopuść. Ziółko. Aha, mamy gościa jakiegoś, ten żyje. Zobaczmy, co to jest. Worat, porzucony. Raz 19, łucznik z frakcji Soin. Szok bólowy. Dobra, ty nie żyjesz, nie? Ty możesz tego pochować, żeby tu nie było. Natomiast zobaczmy, co za gość. Potrzeby, postać. Strzelectwo, walka wręcz, coś z budowania, rzemieślnictwo, zdolności, pożoga. Wypluwa z ust strumień lepkiej, łatwopalnej żółci. A, to jest taki fajny. Spróbujmy go uwięzić. Tylko zobaczmy właśnie, jeszcze jedno, czy on czasem nie jest... Niezdolny, chciwość, sypialnia imponująca, ciemne barwy. On nie ma tego, że nie da się go przekonwertować, nie? Nie da się. Możesz go uwięzić? My mamy miejsce do uwięzienia? Tak, mamy. Gdzież to jest? Tu. To będzie trzeba, a trochę przy okazji się naprawi. Możecie gdzieś iść spać, kurde, do tego, żeby się leczyć, czy coś? Wiem, że to jest takie trochę głupie tutaj dać, ale... Dobra, poeta. Leczy worata, leczy ziółko. Później worata. Później lecz szlugu, a worata na końcu. Opór, rekrutuj. Najpierw zmniejsz opór. Dobra, jak padnie, to padnie, trudno. Dobra, już go leczysz. No i wszystko po kolei. Szlugu, ty już zdrowie jakie masz? A, ty jesteś już ten. Na nogach.
ziółko, grasz w szachy, no musisz sobie podnieść troszkę. Worat, zdrowie, postrzelenie. A, bo utrata krwi ekstremalna. Dobra, dobra. Kto tu miał konwersję? Przemowa lidera? Nie, szlugu. Konwersja. Można by od razu też konwertować. Zaraz będziesz budował? Nie rozbierz. Konwertuj. Nie można... Porad jest nieprzytomny. Aha. No dobra. O kurde, co jest? Poeta się wkurzył. Ale mam nadzieję, że krótko. Nie rozwal tego. Rozwalił komponent. Kurde, mamy w ogóle tą bazę taką, że całą potegowaną. Ktoś ma zakażenie? Szlugo, masz zakażenie, OS. Dobra, poeta, przestań ten. Szlugo, czy ty możesz iść... się leczyć? Zakażenie lekkie, 4% odporność, ziółko. Zamknąć tego tutaj, kurde dziada. Jeszcze nawet nie zrobione jest, a on tutaj, kurde, dziury robi. No, przestań już. Ta baza i tak wygląda po prostu makabrycznie już. Dobrze, że nie atakuje innych. Hakowanie statku kosmicznego. Informacja o Drakach Artifact. Włam się do komputera. Wykrywasz orbitującego kosmicznego drona, który może zawierać informacje o artefakcie. Masz kod, który zmusi go do wylądowania. Aby zdobyć tę informację, włam się. Łamowanie zajmuje trochę czasu, ale osoby posiadające duże umiejętności elektroniczne mogą przyspieszyć. Świnie mogą wykryć sygnaturę, tak długo jak będzie obecny, będą wysyłać napastniku co 8 godzin. Nie, to trochę za mało nas jest. Dobra, ty masz już wyleczony jesteś, szlugu? Tak. Leki. Kurde, leków mamy mało. Niestety. A ten korzeń leczniczy rośnie? 41%. No właśnie. Mało lekarstw. No dobra. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Zobaczymy, czy nie zrobię jakiejś przerwy w nagrywaniu, no bo tu co chwilę się coś dzieje oczywiście. Można tak cały czas grać. Trochę mamy ciemną tą bazę, nie wiem, czy jakieś światła są w ogóle, zasilanie, nie, to będzie w meblach. No lampa słoneczna, nie, wall lamps, to stojąca lampa nocna, żeby to, nie ma zewnętrznych jakichś. No, ale powoli byśmy tutaj zrobili. No, te chodniczki mamy tu porobione, prawie że, więc tutaj też robimy, więc to będzie dość łatwo do transportowania. Później można w innych miejscach porobić te chodniczki naokoło. Tego gościa jakbyśmy w końcu, kurde, wypuścili, bo on zużywa troszkę jednak tego żarcia. 2,7 dni, to już niedługo. No a tego jakby się udało tutaj gościa, no właśnie. On na razie jest nieprzytomny, więc nie możemy go skonwertować, ale jak już będzie przytomny, no to będzie można próbować zmniejszać jego opór.
do rekrutacji właśnie. Wola 29, opór 26, no jest troszkę dużo, no ale może się go uda zrekrutować, będziemy mieć kolejną postać. Zobaczymy. Dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.